Przychodzi taki moment w życiu, w rozwoju osobistym, w rozwoju duchowym, gdzie zaczynasz rozumieć, że za każdym razem, jak mówisz, zmienię się, będę taki, nie będę taki. Za każdym razem, jak mówisz, to musi być zmienione, nie może tak być, nie mogę się tak czuć, nie mogę być taki, będę taki. Zastąpię to coś gorszego w sobie czymś lepszym. Za każdym razem, jak to robisz, to atakujesz jednocześnie siebie. Pracujesz na czymś, żebyś był lepszy w czymś, żebyś był dobry, żebyś był taki, jaki chcesz być, ale jednocześnie atakujesz siebie. I zanim pójdę dalej tą drogą, zanim wyjaśnię Ci, o co chodzi tutaj, musisz zrozumieć, że ten etap, gdzie atakujesz siebie, gdzie zmieniasz się, gdzie jesteś tak trochę agresywny i mówisz, że nie, nie może być tak, ja będę taki, ja zachowam się tak, ja popracuję nad tym, to jest dobre. To jest dobre. Czasami przez kilkanaście lat jesteś na takim etapie, i to jest okej, okay. że atakujesz siebie, że odrzucasz pewne części siebie. To jest okej. Okay. Trzeba zaznaczyć, że istnieją płaszczyzny, gdzie pewna rzecz jest prawdą na tej płaszczyźnie. Istnieją płaszczyzny, gdzie ta sama rzecz już nie jest prawdą, gdzie zasady są całkiem inne. W pewnym miejscu jest prawidłowo, że robisz błąd. I to nie jest błąd. Na innej płaszczyźnie ta sama rzecz, co robiłeś tam, jest błędem i nie działa. I możesz to zauważyć. Jak ktoś jest na pewnej płaszczyźnie, to może widzieć bardzo dużo problemów. Może widzieć że rodzice go wychowali tak, albo może widzieć, że miał gorzej w życiu, że ktoś go odrzucił, że były jakieś porażki, że przytrafiły mu się pewne rzeczy, że środowisko było takie, że wpłynęło na niego i jest zły i jest gorszy przez to i nie miał na to wpływu. I może mówić takie rzeczy ta osoba, nie? Na pewnej płaszczyźnie. Możesz mówić, że kurczę, to niesprawiedliwe coś przytrafiło mi się i to nie była moja wina, nie? I to jest wszystko prawda. Mówisz prawdę. I masz rację, tak jakby masz rację. Nikt nie może ci zaprzeczyć. Tak, ta, masz rację, tak się stało. I to jest okej, okay. tak jakby zgadzamy się. To jest niesprawiedliwe. Zrobili ci takie rzeczy. Jest trudno. I mówisz, nie mogę zrobić tego, bo jest to. Nie mogę zrobić tego, bo jest to. Kurczę, no widzisz. I to jest prawda. To jest realność. Nie zaprzeczamy temu. Istnieje inny wymiar, gdzie. Osoba z takimi samymi warunkami może mówić, miałem okazję tu, miałem okazję tam. Widzi całkiem inne rzeczy, widzi całkiem inną rzeczywistość. Jest na innym wymiarze i mówi, tu była okazja, tu była okazja, wykorzystałem tę okazję, ale fajnie, że to się stało, ale fajnie, że to się stało, ale fajnie, że mogę to, ale fajnie, że mogę tamto. I widzi inne rzeczy i to też jest prawda. Chodzi o to, że istnieją inne wymiary rzeczywistości. Dlaczego to mówię, że istnieją inne wymiary rzeczywistości? Z tego powodu, że na pewnym wymiarze dobrze jest, jak mówisz, zmienię się, będę inny, nie będę taki, nie będę taki słaby, wypadłem głupio tam, przestanę być taki, już nie będę się tak zachowywał, popracuję nad sobą i się zmienię. Istnieje wymiar, gdzie to jest ok i to jest najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. Im dalej idziesz za rozwojem, im, im szybciej się rozwijasz, zaczynasz przechodzić na inną płaszczyznę, gdzie widzisz, gdzie jest realnością dla ciebie to, że atakujesz siebie. Przychodzi moment, gdzie zaczynasz odczuwać to, że atakujesz siebie. Zaczynasz odczuwać to, że odrzucasz część siebie, mówiąc zmienię się i idziesz się zmieniać, jednocześnie czujesz ten ból tego, że atakujesz i mówisz, że ta część mnie jest zła, i widzisz, że nie kochasz siebie. I widzisz ten strach, i zaczynasz czuć tego, ten strach. I zaczynasz widzieć, że ten strach będzie cię gonił. Uciekasz od tej części siebie. Byłeś gruby, przyderniali się, śmiali się z ciebie, idziesz w fitness, stajesz się perfekcyjny, wyglądasz doskonale, żeby uciec od tej słabości. Idziesz, goni za tobą. Goni za tobą. Ten grubszy dzieciak. To, że cię wyśmiewali, goni za tobą, boi się tego, nie chcesz być taki już. I przytrafią ci się sytuacje, gdzie ktoś cię odrzuci, może związek ci się rozpadnie, może coś się stanie i poczujesz to, że jesteś odrzucony, bo masz to w sobie. Wyszło z manifestacji to, że fizycznie nie jesteś już gruby i wyglądasz doskonale, nie? Ale wewnątrz ciebie jest ta część, jest ta perspektywa, masz to w sobie. I każdy ma w sobie. Każdy ma w sobie tą brzydszą część, tą naiwną część, tą słabą część. I uciekasz, i chcesz być perfekcyjny, i się spinasz, i się boisz. Zauważysz, że czasami, nie zawsze, nie mówię o wszystkich ludziach, którzy wchodzą w fitness, nie, ale zdarza się często, że osoba, która ma perfekcyjne ciało, jest jeszcze bardziej samoświadoma tego ciała i się stresuje tym ciałem. Bardziej niż człowiek, który nie ma perfekcyjnego ciała. Jak powiesz takiej osobie, o słabo tutaj, coś brzydko wygląda, ta część Twojego ciała, nie? To się spinają. Mają perfekcyjne ciała, ale się spinają. Aktywuje się ten strach, bo cały czas uciekają od tego. Nie chcą być brzydcy, nie chcą być tacy i tacy. Jeszcze dodatkowo takie osoby, często jak popatrzą się i zobaczą osobę grubszą, która nie dba o siebie, to pomyślą sobie, ale głupia jest ta osoba, ale. Ale obrzydliwe to jest, nie? Ale straszne to jest. Jak może ktoś tak nie dbać od siebie, o siebie, doprowadzić się do takiego stanu? Jest taka złość, nie? I obciąża. Obciąża nastrój, obciąża samopoczucie. To nie jest wysoka wibracja. To jest strach. Ulepszyłeś siebie. Masz fajne ciało. Poszedłeś do góry. Ale nadal jest ten gniew, jest ten strach. Dogania cię cały czas, patrzysz się na ludzi, psują ci nastrój. Psuje ci się humor przez to, że widzisz grubszą osobę, bo widzisz tą część, którą nienawidzisz w sobie. Pewni ludzie uciekałem od depresji. Miałem depresję, wyszedłem, działałem, biegałem, robiłem różne rzeczy, ćwiczyłem i wyszedłem z depresji. I boją się, że może wrócić. Spinają się, a jeżeli wróci, jeżeli wróci depresja, jest to spięcie, jest ten strach. Osoba, która udoskonaliła swoje ciało, wciąga swój brzuch, chodzi taka spięta. Nie ma rozluźnienia. Przychodzi moment, gdzie przestajesz mówić zmienię się. Przestajesz mieć ochotę powiedzieć zmienię się, bo nie podoba ci się, że robisz to sobie. Nie chcesz odrzucić części siebie, nie chcesz nie, chcesz nie kochać siebie, chcesz kochać siebie. I zaczynasz myśleć na zasadach. Ja nie będę nic zmieniał, ja będę dodawał. Ja będę przyjmował więcej, będę akceptował więcej. Jestem grubszy, jestem słaby. Nie będę tego zmieniał. Będę jednocześnie silny i szczupły. I twój mózg wysiada. Myślisz sobie: O nie, paradoksy, o nie, jak to pogodzę? Jak może, mogę być gruby i szczupły jednocześnie? Jak mogę to zrobić? Możesz. Gruby w tobie jest, szczupły w tobie jest. Istnieje w tobie. Chodzi o czasy. Chodzi o to, co jest zmanifestowane. Możesz być gruby, ok. Chcesz być też szczupły, dodasz. Jest ok, że jesteś gruby, dodasz szczupły. Jeżeli będzie ci się podobało to i będziesz inwestował więcej czasu w szczupły, to będzie zaczynało się manifestować. Będzie więcej tego, bo preferujesz to. Nie uciekasz od niczego. Po prostu przyjmujesz więcej podoba ci się coś, robisz tego więcej i jest tego więcej. Ale nic nie odrzucasz. Depresję. Masz depresję. Wpadłeś w depresję. Wyszedłeś z przyjaciółmi. Poszedłeś biegać. Poczułeś się fajniej. W poprzednim dniu byłeś w depresji. Na następny dzień czujesz się fajnie. Wieczorem, po tym fajnym dniu wpadasz w depresję przez godzinę znowu. Wpadasz w taki stan depresyjny i czujesz się źle. Nie boisz się tego. Jestem tym też, jest ok. Teraz przez godzinę będę w takim stanie. Później zrobię coś innego, i będę w lepszym stanie. Będę szczęśliwy, będę radosny. Jeżeli podoba mi się radosny, jeżeli podoba mi się to, będę robił tego więcej. Uwaga, tutaj. Z depresją jest trochę ciężej. Nagram o tym osobny film. Ale ogólnie zasady są takie, że możesz dodawać, nie musisz nic usuwać. Możesz być i to, i to. Nawet jak będziesz szczupły, zmanifestujesz szczupły i będziesz robił tego więcej, to ta gruba część, ta grubsza część ciebie, ta słabsza, ta, która jest wyśmiewana, z której się śmiali, jest w tobie. Nadal. Chodzi o to, że jej się nie boisz. Ty wiesz, że tym jesteś. I nawet jak jesteś szczupły i pewnego dnia spuchnie ci brzuch, bo zjadłeś coś, co nie było za zbyt zdrowe, i staniesz taki wywaldzi się brzuch, to nie obchodzi cię to. Nie stresuje się, nie chodzisz i spinasz swój brzuch i nie musisz uciekać i być taki idealny. Możesz być wieczorem ze spuchniętym brzuchem, wywalić go na zewnątrz i nie boisz się tego. Popatrzcie, jestem też gruby. Zrobisz post, wciągnięcie się brzuch, jestem też szczupły i nie boję się niczego z tych rzeczy. Wybieram to mi się podoba, robię tego więcej. To mi się podoba, robię tego więcej. I jak zaczynasz podchodzić w taki sposób, że ja dodaję do swojego życia. Jestem głupkowaty, jestem poważny. Jestem i głupkowaty, i poważny. Nie, nie będę głupkowaty i będę poważny. Będę wszystko, będę więcej. I jak zaczynasz iść tą drogą i nie myślisz na zasadzie: zmienię się, odrzucę coś, to zmienia się wszystko w Twojej głowie. Zmieniają się założenia. Zakładasz cały czas, chodzisz takim założeniem, że jest ok, że jestem to i to i to i to. I, to. I zaczyna się dziać taka integracja. Obniża się strach. Schodzi to obciążenie. Bo masz całkiem inne podejście. Działasz całkiem inaczej. I ludzie mogą się denerwować. Uwaga. Jeżeli zaczynasz być i taki, i taki, i taki, i taki, i taki. I odważysz się na to i zrobisz to i zrobisz to. Ogólnie jak się rozwijasz, jak wchodzisz w rozwój i zaczynasz iść do góry. To wokół Ciebie, rodzina, znajomi, przyjaciele pewne grona mogą się denerwować, bo jak twoja świadomość wchodzi w taką ekspansję i jesteś więcej, to wiesz, co się dzieje, ludzie nie mogą cię określić, nie mogą powiedzieć, ta osoba jest taka, ja wiem, czego się spodziewać. Nie mogą tego powiedzieć. Bo jesteś i to, i to, i to, i to, i masz jeszcze ten talent i jeszcze. Tak się zachowasz, jeszcze tak się zachowasz. Dołączasz, stajesz się praktycznie więcej, więcej człowieka jest w tobie, więcej rzeczy, więcej świadomości. I ludzie nie mogą tego zamknąć. Bo mózg im wysiada, nie mieści się. Jest dysonans. Kognitywny dysonans, nie? Tak jakby jesteś i to i to, a nie, nie mogę tego pojąć, paradoks. Wysiada mi mózg. I uwaga przekazuje to, ale nie mówię ci Myśl w taki sposób. Rób to tak, że będziesz dodawał. Nie mówię ci, że masz to robić. Nie mówię, że musisz się zmienić. Nie mówię ci, że zmień się, nie bądź taki, jaki byłeś, że chcesz się zmienić, tylko bądź taki, że dodajesz tylko. Nie. Mówię ci, jaka jest naturalna kolej rozwoju, żebyś był narażony na tą perspektywę. Jeżeli poczujesz, że jest czas, jeżeli poczujesz, że to, to rozumiesz, jeżeli poczujesz, że Rzeczywiście, tak jakby wewnątrz ciebie jesteś gotowy na tą płaszczyznę, na ten etap, to naturalnie zaczniesz wchodzić. Wejdziesz szybciej, jeżeli jesteś narażony na to, jeżeli ja, ja to przekażę, jeżeli usłyszysz to gdzieś, jeżeli ktoś ci przedstawi tą perspektywę i ją zrozumiesz. Dlatego to mówię. Jeżeli przez kolejne 10 lat nadal będziesz walczył i mówił: Ja się zmienię, ja się zmienię, to jest ok. Niektórzy ludzie potrzebują przejść przez taki etap przez dłuższy okres czasu. Chodzi o to, żeby to było z tyłu w głowie, żebyś wiedział, że może jestem w pętli i cały czas uciekam i to mnie gania. Cały czas, cały czas atakuję siebie, jestem w kółku. Jeżeli masz to z tyłu w twojej głowie, to w pewnym momencie zaczynasz myśleć: OK, może przyszedł czas, żebym wszedł na całkiem inny wymiar. Gdzie już. Nie będę uciekał, nie będę bał się, nie będę atakował te wszystkie złe części. Będę mówił: Zawstydziłem się, wypadłem głupio. Tak, i wypadnę też świetnie. Tak jakby jest ok, że wypadnę głupio. Mogę wypaść też świetnie. Świetnie, jest fajne. Spróbuję to. Jest całkiem inny podejście w życiu, jeżeli tak jakby nie boisz się. Bo wiesz, że możesz być też taki. Ale to nie jest złe. To, że wypadłeś głupio, to, że czasami jesteś w sytuacji i wyszło strasznie niezręcznie i czujesz negatywne emocje, myślisz sobie, o Boże, jaki głupi jestem. Jestem głupi, jestem straszny, jestem to, jestem tamto i jestem też świetny. Mogę być też świetny. Co można zrobić, żebym był też świetny? Też świetny. Też świetny. Bo jak powiesz nigdy więcej, zaczynasz uciekać. Pojawia się strach. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesujecie kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.